się manowi. witam serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj jedną z najlepszych maszynek z obligacje do takiego typowego zarabiania. i Jest to testo 3. Bardzo mało osób mówi o tym czołgu, a jestem naprawdę świetna zarabiaczka i postaram się Wam to dzisiaj pokazać w tym odcinku. Także zajmiemy się może z, z tym modułem, także damy sobie dosyłać. Idę, podkreśliliby mnie zbytnio na w moduł, także damy biały dosyłać i być może, nie wiem różowe minus 8, różowe turbo nawet nie dam dyrektywy specjalnie. Dałem sobie tak heki są bardzo mocne akurat, to muszę przyznać, ponieważ mają 65 peny i myślę, że połowa apeków i po w sensie połowa zwykłych apeków i połowa goldowych, ponieważ te zwykłe. Spójrzcie na to. Nie do że to są właśnie pociski przeciwpancarne, które mają 258 peny. To jeszcze są dość tanie akurat, więc bar bardzo fajna sprawa. Myślę, że na racjach będzie grać, żeby poprowadzić maksymalnie te działko i nie wiem czy pokazać jakieś ulepszenie polowe. Wiesz, wszystkie te, te deki ogólnie mają bardzo dobre polowe, można by było dać lewo, prawo, prawo na spokojnie i w sumie może da nawet dam te pole, Jest to tylko 67 tysięcy ekspa, także myślę, że każdy by mógł to zbadać, grając kil kilka bitew dosłownie. Mamy lepszą cenę dzięki temu i spójrzcie na to, co nam się z tego robi. Mamy dzięki temu 3000 dpm na yy, słuchajcie, na białym dosyłaczu, na, sza na szarym dosyłaczu. Także pomyślcie sobie, gdy, gdybyśmy tutaj dorobili się jeszcze czegoś, deli różowy albo fioletowy. Także fajna sprawa. Z takich map, które bym chciał mieć zbanowane, to na pewno yy, zagrałbym lotnisko. Na, na lotnisko ten czołg będzie w porządku. Przełęcz niby też mógłbym odbanować, ale na pewno z takich map, które chcę się zawsze pozbywać na no, takie wolne małuciki, są to piaski, ponieważ ni to zagrać się mida, ni, ni to tą kalinię na górę też ciężko dychać. Także lecimy z pierwszą mitwą i myślę, że później nawet sobie jakiś bonus na kaskę ewentualnie, by, by pokazać wam właśnie te zarobki. Także mamy już fajną, profesjonalną mapkę, Westfield. Oczywiście, wiecie, moglibyście na, na przykład zrezygnować albo z Turbo, albo z tego modułu na minus 8 i dać ewentualnie HP, ponieważ jest, jest to akurat taki tedek, którym wy zazwyczaj chcecie się trydać, tak? Pecha za pechem, macie tutaj bardzo fajną alfę, chyba 500 plus jakoś z, z, z tego co ale sprawdzimy jeszcze. Nie, 440, także. Alfa naprawdę fajna do takiej terrory, ponieważ zazwyczaj żaden z tych ataków w że nie ma aż takiej dużej alfy I spójrzcie jak ten czołg śmiga przy okazji, tak? Jest on naprawdę bardzo mobilny na tym turbo Działko może w ruchu jest trochę rozjechane, ale to ze względu na to, że jest to TDEC i nie można dać tutaj staby, ale daliśmy te minus 8, także W momencie jak już mamy taką mniejszą prędkość, to te działko robi nam się naprawdę bardzo fajnie skupione Myślę, że pocelujemy na ten właśnie przejazd, stoję pod takim kątem, by nie spodziewali się zbytnio, wiecie, by oni mogli się zatrzymać, podjąć decyzję dopiero w tym miejscu, a nie już na, a nie już na samym rogu. Także trzymam taki dziwny kąt, e, dosyć, ale nauczyłem się tego właśnie grając w jakieś takie szybsze gry, jak e, albo Valorant, czy coś takiego, także to też jest pracę w trzymać wytrzymać taki off kąt. Eee, moż, można by było tak, tak powiedzieć, i co? Czekamy sobie aktualnie. O, i spójrzcie. Gdy, gdyby mój ciąg nie był aż tak wysoki, to on by przejechał jeszcze dalej, ale sprawdziło się idealnie. Chłop nie miał czasu na reakcję, i przez to daliśmy ta, ta, taką po prostu tubkę fajną. Wzięliśmy w totalnym szoku. Hmm. Skoda mi straszy ta bonika, ale bombę daliśmy, nie? Tapek i na tym tydziele są przemocalne, przepotężne. Tak, tak to dudni. A sama wieża, ogólnie, te na naprawdę potrafią odbić. O ile kadłub to papier raczej, to wieża dużo dużo odbija. Wychlimy na fałkę. O, fajnie, że ta skoda mi tak densuje tutaj przed celownikiem. Ba bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo miło. No wiesz ty co, ziomek? Ale dziwne, że on się tą falką nie boi, nie? Bo ja bym ją cofnął, raczej dawno temu. On tak gra, bardzo agresywnie, Możemy się, że jest nieprzebijalny, a ja nie muszę nawet Golda używać, by, by po prostu go przebijać, ten czołg. Mimo, że falka jest bardzo pancerną maszyną. Ta to jest hit. Na perma stanie gramy. Nie chcę wierzyć do tej kraju, ponieważ wiecie, gdzieś może być nomad na snapie. Takie to życie. Ile to ma opuszczenie? Chyba 7 stopni albo 8, jakoś tak. Także wiecie, dla osób, które nie mają co zrobić z obligacjami albo dopiero co zaczynacie swoją karierę z wotem, to możecie sobie na spokojnie pozbierać troszkę obli. Akurat teraz ruszył chyba z tryb Steelhamtera, gdzie można te obli właśnie e, zdobyć. Dużo obli, ponieważ tam jest około 2000 chyba. Także pod tym względem warto. Dwulówko na sniper do chłopie, w mieście, dwulówką, ciekawa sztuczka. Ogólnie ich drużyna przegrała i górę i dół mapy, także ciekawe, ciekawe. Zrobiliśmy 1400 na razie. Myślę, że jak dojadę tutaj do miasta, to jeszcze wklejemy kilka pesteczek, takie dwie, trzy, byłoby fajnie. I to już będzie na tyle dobry wynik, że na pewno troszkę kredek zarobię dzięki temu, co ten niech kombinuję. Przy okazji szykuję się właśnie na odcinek, jakoś na weekend może mi się uda nagrać, taki lepszy, dłuższy, z właśnie yy, sztuczki na strzelanie z trzeciej osoby, ponieważ to może dla wielu osób się przydać. Wiele osób no nie stosuje właśnie tego i, i celuje tylko ze snajperskiego, a, a, a te tubki trzeciej osoby naprawdę dużo dają. Hm. Nie wiem, chyba Jolo. szczerze. I, I na przykład w takiej sytuacji, z wolę pełni przycedlować z tej trzeciej, niż grać w taki sposób, czarioter nie, nie podpalił, wiecie co? Jeszcze tam został jeden ziomek, co to ma być? Może Arto mnie skończy, dobra, żyjemy, jakimś cudem. Daliśmy jeszcze tubkę, specjalnie strzeliłem na nieskupionym celowniku. Ponieważ ten FCM już tam wierzę. Właśnie FCM to jest taka maszyna, o której też by było można sobie całkiem, całkiem ciekawe o moim zdaniem. Człowiek totalnie zapomniany. Hmm. I co? Kolejna pestunia. Może jeszcze uda się artę dobić kolejną. Jakie dwie arty. No nie wiem już. Ciężko może być. Pytanie gdzie cofnęły ich dwa medy, bo na Kalinie nie było tego, te 54 mod. Także prawdopodobnie gdzieś w rogu kampion A ja chciałbym jeszcze przeżyć, ponieważ tutaj można na, na spokojnie jedną pachę dwie Także, jak sami widzicie, nawet nie muszę gold używać Szelam zwykłych apeków I tyle, nie? Nie jest to żaden problem Goldzika, wiecie, możecie używać na jakieś dychy, ponieważ to pęka. no pęka 307 PN na apeku, na dychy na spokojnie wam starczy są właśnie, moim zdaniem jest to mega, mega potężny Tedek. I Wam bardzo polecam, tak, uważam, że same te deki aktualnie e, są tak w mecie, że są znacznie łatwiejsze do grania niż ciągi ciężkie, tak Na, na przykład jak mamy Defendera z Obli, który jest również dobrym czołgiem, e, jakby bardzo stary, ale wciąż jest dobrym czołgiem e, Ale nie jest aż tak łatwy, a tutaj, spójrzcie, macie działko przyjemne, fajną alfę do trade'ów, ponadto świetną penę I do takiego zarabiania maszynka jest idealna, jest stworzona do farmy kredek, także Sp sp sprawdzimy po tej bitwie, ile byliśmy w stanie zarobić, mimo że grałem na dużych zestawach, na racjach e Tylko z moim bonusem osobistym, bez net bonusu klanowego, tak także wiecie, no jak macie jeszcze klan To bylibyście w stanie jeszcze więcej zarobić, i 160 tysięcy Za taką bitwę, tak? Bez Ukończenia żadnej misji Zarobiliśmy 86k I st Straciłem tylko i 60 tysięcy, bo używałem dużych, e dużych wiecie, zestawów Plus raz i załóżmy, że macie gaśnicę, to wyjście w sensie się plus 60k do przodu jeszcze. Świ świ świetna forma, kredy, jak jestem tym czołgiem, także zagramy jeszcze, tak nie wiem, cztery bitwy w dzisiejszym odcinku. Być... może już kolejną bitwę, tym razem mamy piecichy brzeg. Wolę, że fajna mapka, akurat po ten czołg to może być. Przejdziemy sobie na g na tę fajną pozycję, o której Wam mówiłem już w niektórych odcinkach. Tak więc tamto na spokojnie tym ciągiem będzie można pograć, ze względu właśnie na to, że ma ten ciąg wieże. I tak naprawdę wiecie, mamy te dwa duże moduły, ale to tak naprawdę, no, tak naprawdę nie ma żadnej różnicy. Mogłem tutaj grać na szarych i by było same. Także nie jest to żaden problem. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać te heczki, właśnie, ponieważ to jest potężna alfa 580 plus taka kapena, No to może fajnie dudnić. Eee, troszkę szkoda, że zbytnio moi teamie nie dam ze mną na mordownie, tylko. Każdy leci C1. Nie, granie C1 ogólnie moim zdaniem jest takie strasznie mech, zwłaszcza z tej strony, ponieważ ta strona bardzo często tam przegrywa. Nie wiem, czy to jest kwestia tak, że ma delikatnie gorsze pozycje i wychylałem pod całą tą snajpę. Ale prawdopodobnie to jest właśnie kwestia tego. A same Heki wiecie, na takiego Buraska, na to ogólnie na te wszystkie medy, to naprawdę są piekiele mocne. I niestety jedzie tutaj do nas Pluton w się sensie dwulufka i, i Defendera. Że może być różnie, Mam, mam nadzieję, że jakiś Tedek by nam cofnął na snajpę. Gdyby Tedek nam cofnął na snajpę tutaj to jest pięknie, szczerze. Tylko wychylasz na test od trójka, ludzie jakby nie respektują tego czołgu, ponieważ mało kto wie, jak, jak, jakie to ma właśnie działo. Jaką to ma penę, jaką to ma alfę dużą i są w totalnym szoku. Bardzo słabe losowanie do tak o muszę przyznać. Sama bitwa może być w porządku. ma dobrą pozycję akurat idealną potęczok. Ponieważ nie gramy zbytnio na kadłub, tylko tak typowo na wieżę. uj coś ty zrobił, bratku. Tym Isem. bo nie będzie potrzeba nam pomoc. Gdyby jakiś przelotowo do nas. To jest pięknie. Ona no to by chyba musiał golda mieć szczerze. Spójrzcie, jaki to ma szybki dealot. Tak w porównaniu do na przykład. Porównując do, do, do Defendera. To Lilo od tego działa jest. Crazy. Szczerze. Jaki to ma duży DPM. Tego chyba nie przebiję. Kurde, ciężkie krówki mi tutaj dało, takie by akurat przebijać nawet z moją dużą peną. Chociaż ten szał. Pod takim kątem na spokojnie przebijemy. No i bitewka fajnie się całkiem układa. Byle nikt mi nie był w stanie wjechać na, na plecki. I jest naprawdę przyjemnie. Kolejna bomba. Eee, drużyno pierścienia. Je, jest potrzebna pomoc w bazie. <laughs> Troszkę przestrzeliłem. Walnąłem kapiszona takiego. Ale szczerze to będą mieć ciężko mnie ubić tutaj. Bardzo ciężko będą mieć, by wyjechać po Burazka, po tego wsu. Mam tą resztę? Także, o nie, jak ja strzelam dzisiaj, jak jakiś totalny dółek I, i wjechali, strachu nie mają ten Pluton. Szczerze to gdybym go przebił tam raz, to przeżyłbym jeszcze tę bitwę, 2000 ulali się po mnie, ale mimo tego zrobiliśmy dwa k i jestem ciekaw zarobków, jeśli wy wygrały tą bitwę. Także no cóż, yy, raczej powinniśmy wygrać tą grę, akurat oni, oni się tak wylali Gdybym ten słowo jakoś powoli sobie tutaj drzewka na double busha I gdybym miał troszkę więcej teammateów na core to wyszłoby tak dobrze Bo miałem taki, takiego dobrego crossa, także myślę, że przejdziemy do kolejnej gry i tyle Mam kolejną bitwę tym, mapie, tym razem na mapie letnisko, także uważam, że bardzo fajna mapka <grymne> Zwłaszcza, że poklasywało mnie na jakieś siódme tiare, także tutaj tubki będą bombione zapełne. I myślę, że też mogą się przydać hacki akurat na takie lighty, oj, light, lighty moim przechlafane ogólnie. Mm, także akurat dobrze, że zdjęłem tą mapę z bana, ponieważ tutaj fajnie będzie można zagrać gdzieś, gdzieś za logo. wiecie, czy, czy czy z tej strony, czy od mida, jak kiedyś na odcinkach kilkukrotnie wam pokazywałem właśnie, to czołg, się czoł, czoł tam spisze. Właśnie na takie typowe wychylenie i bombienie za te 400 to jest świetna maszyna, ale Jestem szczerze w szoku, jak to szybko jeździ. Jest to znacznie mobilniejszy od tych wszystkich ataków. Bo ja już za chwilę wszystkich dogonię, mimo tego, że miałem najgorszego respa. No to zaraz to będzie dojazd. Myślę tylko w jaki sposób zagrać, ale raczej bym się nie śpieszył i nie grał od mida tak od razu. Ja tylko raczej na spokojnie jakoś na prawą zagramy. Poszukamy sobie tubki, może w czoło, który by chciał tutaj wjeżdżać na półkę w jakiegoś hateka ewentualnie Ale ciekawa sztuczka co? obokiem hatekiem tak przeżyć to, to jest wyższy poziom już, szczerze wyższy poziom, że on tak fałką przejechał co to jest? Nie no, grillowo no lighta, także bomba oj! No i to jest właśnie to gdyanie lightem i siódmego tielu i i telejdowanie się z tym ciągiem. no. Połowy HP już nie ma, a to tylko Apek, a nie net hack. I są się zapewne wychyli na mnie. Wiem. Czy on będzie w stanie takie sobie sklepa zleźć? Czy on ma obniżania tam na mnie w ogóle? I tutaj do prawej zagrał. Mam na pewno przewagę opuszczania Alfy. Nie. Tylko nie mam przewagi tego, że trafiam. Życie Pytanie czy on mi kadłub widzi Pod mnie przebił prawdopodobnie No, no tym isem kurde, to nawet y, żyje tutaj nie Musiałbym włas trafić a troszkę nie lata Nie wiem czy bym się chciał tak tre tre Trenować ale jestem w szoku że może Złapać opuszczanie Człowiek, który ma go tak mało No hm. cóż M Może tak zbajtuje, że uciekam Pałka krosuje tam, na prawo, co jest? Kros na prawo, na kolejną półkę. Dawno nie widziałem takiej bitwy, by była taka walka o linię B. Ziemeczki chyba się za dużo naoglądały turniejowy slacie, który był wczoraj. Być, być może. Nie on działa niestety. Yy, także musimy poczekać. Is jakoś tutaj gra. Nie, nie wiem czy cokolwiek. W sumie by mógł już mi da co nie? Uj, to taki snapik, oddało za te wszystkie szały nietrafione. Nie oddało, tak. RNG oddało tutaj w tym przypadku, także bardzo fajnie. Takiego snapadałem. Mm. O, muszę się tej fałki poznieć. No, no jest w porządku. Mamy tylko PermaSpot akurat, także musimy o tym pamiętać. Że na permaspocie aktualnie jesteśmy. Yy, Mogę tutaj niby descent zrobić niego, co? Puść mnie to troszkę. Ponieważ na DPA to, to ja go zniszczę tym czołgiem. Jeszcze jedną tubkę, by dobić go. Można lecieć dalej. Pytanie, czy został tym MXem, co? Jestem trzecim, to serio nie jest żaden problem. E, on mnie raczej przebija w kadłub, nie przebił mnie w kadłub, mimo że Szelił, a nie, to Apek był, ciekawe. Muszę przyznać. mix tamperka coś, ale ciśniemy dalej. 2200, nie, z, z, z takiej bitwy. mimo tego jak bardzo szybka była to gra. no Lancenon do mnie jeszcze strzela. W takim momencie. Puszczyłem go tam. No nie, wieży nie mam, <laughs> celowanie bez wieży. Dobra, Daję radę. Może się jakoś skontruuję. Nie rozumiem takich ziemeczków. Mają szansę zaleźć więcej damage'u na przykład dzięki swojej alfie. a Oni mimo, mimo tego dobijają fraga. Rozumiecie to? Mimo tego dobijają fraga, chociaż i tak wiedzą, że zginą. Wow. Świetna sztuczka. Gdzieś jeszcze chyba była pantera wespota. Tak, to jest Pantera. Ciekawe, gdzie on tam campi. W którym jest on campi? Wow, ale pozycja. On w ogóle szala, nie? Nawet. Ciekawe. Ja, no, bitwa i tak wysz wyszła ok. Bardzo szybka gra. Kilka szczegółów mi nie tego i za trzeciego, ale czy mogliśmy coś, coś zrobić lepiej? Raczej niekoniecznie. Zbyt szybka bitewka i tyle. O tym lightym się dostał tutaj teraz. W ogóle myślałem, że nie nagrać kiedyś odcinka, właśnie z MX1357. Panie, jest to fajny, interesujący choke. Pamiętam, ja się pamiętam. Słyszałem, że go rozdawali kiedyś na finałach, właśnie. Jak bajesz, wiecie, lagi, lagi, lany, turnieje offline w Warszawie. No to był jako kod, taki kod bonusowy za właśnie kupno biletu. Szkoda, że już teraz takich nie ma właśnie eventów, nie? 2600 i zarobiliśmy z tego 72 tysiące. Myślę, że całkiem fajnie. Szalio, gdyby grać na moich zestawach, jeszcze bez racji, załóżmy tutaj można fajną kaskę tym farmić. Bardzo fajną kaskę, jeszcze bo właśnie to, że mógłbym mieć bonus klanowy do tego, to jest mega combo. Może przynajmniej że bardzo ciekawe jakim dzisiaj, bardzo przyjemne. Clash znowu na 7 tiery. Fajnie, fajnie, akurat no... Taki wyjątkowy dzień, gdy nie rzuca nas ósemkami na dziesiąte tiary, więc fajnie, fajnie. Właśnie, szkoda, że nie rzuciło ani razu na dyszki, ponieważ bym wam, by, bym wam chciał pokazać że ewentualnie jak to strzela właśnie z tego golda, jak to sobie radzi na właśnie, właśnie te wyższe tiery, nie? Bo uważam, że ta pęka daje radę, jest bardzo w porządku, no tylko tam pancerz nie jest już aż taki dobry jak na ósmych Jarach, gdy jakieś Defendery albo i trzecie do was strzelają, ale zauważyłem, że właśnie tych Defenderów troszkę jeździ na randomie, odkąd dodali go do sklepu za obligacje. Jest tego nawet sporo. Ludzie tym grają, także widać, że kupują. Lecimy sobie na F1, tam jest taki bardzo fajny krzak. Które można użyć, żeby dać jakieś darmowe właśnie pechy na czoki, które wychylają na tym wraku, na tym rogu. Także fajna sprawa. Fajna i niefajna, bo akurat. Jak gracie z dołu, to to jest mega, ale gorzej jak gracie z drugiej strony. Właśnie nas jest sklapa, a ktoś wam zajmuje tego i ślad do was bez spota, nie. W sensie nie wiem, czy będę w stanie to zrobić akurat tym czołgiem, ponieważ jest ba bardzo wysoki. Ale czasami tutaj się można ustawić, nawet jakimś hatekiem. Mm, wiecie. Ee, jakimś melem, w którym gracie? E, gracie właśnie na Hedy. Jakimś Tedekiem. Tutaj można grać za tego drzewko. Właśnie, ja nie wiem, czy to drzewko mi przypadkiem kamon nie da, ale on dostał dwie bomby. Jest aktualnie dla mnie one-shotem. Wow. Ziomek by za tą pograł sobie, co? Defender potężny, jedzie. To Nie, no działo mi, zniszczył. Oh, wow. Gryzie. Pimpuś gryzie. O. A teraz dopiero zwróciłem uwagę, że nie ma teammateów tutaj, więc chyba giniemy. Chyba giniemy, no. Ojo! Nie! Dobra, to, to jest taki misplay, że koniec świata. Mimo tej niefortunnej bitwy. Zajmę jeszcze jedną, bo tam była rzeczywiście zbyt szybka i zbyt żenująca by, by po prostu kończyć w taki sposób odcinek. Jakże... Mamy tutaj jeszcze miasto duchów w szturmie i na wyższy tiery. Mamy dziewiątki, także bardzo fajnie. Może nawet lepiej, że gramy je jeszcze jedną bitwę. Yy, ponieważ dzięki temu będziemy so sobie w stanie zobaczyć, jak, jak to sobie radzi. Mimo, że dziewiątki to jest tutaj też bardzo duży. Osemek nie ma żadnych hateków, yy, tak naprawdę dziewiąte dziewiątego tieru. Także w sumie szkoda. Zobaczyłbym, jak trajdy tym czołgiem właśnie wyglądają na jakieś a 7 albo coś takiego, na te lepsze, twardsze maszyny. Ale ciśniemy sobie do lewej, Złapiłem może jakiś przeszał na lewo, M może na tamtą pozycję, o której wam również mówiłem w poprzednich odcinkach. Tak, czyli jako tako to powinno być moim zdaniem. Wychylimy sobie może najpierw stąd. Złapać jakiś przeszał Co ty robisz tu z kodą Gagatką? Jeszcze dostał tlaka. uff. Prężna tutka. A cofam. E stokowa Skoda w ogóle. Także to też jest interesujące. Że ziomek tam na najgorszym dziale. Nawet, nawet magazynka nie ma i on gra na tym. Na pierwszym biegu wychylamy cyk Pestunia, kolejna. już my tak naprawdę Start 900 dmiedzy. Fajnie, elegancko. Nie przyjąłem żadnej pechy na to. Jakieś sobie Sharfutor im dojechał tam na górę, także nie jest fajnie akurat moim zdaniem. Dlatego powinniśmy dać bombę. Testo trójka, która balansuje BZT. Piękna sprawa. No, troszkę mnie to martwi, szczerze. Nie, czy bym nie wolał po prostu w przód pojechać. Ja się wiem, że, zbi że zbiorę po prostu nie, ale musiałem to zrobić. By stać w safe. Wycenturiony centuriony bym mógł nawet wychylić. Zadaliśmy jeszcze bombę. Czemu to jest kotek dla mnie? Ziomek. spokój, Groźnie taki jesteś. Pimpuś. I zdaliśmy jeszcze w centuriona. Dzięki temu mamy 1800 damage'u, ja troszkę przypał się zrobił. Jak tą lewą zajęli, szczerze. troszkę była dupa, lipa. Akurat muszę przyznać, Ciekawe, czy tutaj będzie jakaś TS5. Bo jeśli mi się zrespi, to mamy przypał, ale tak na tą skodę wyjadę na plecy. Daję prawdopodobnie bombę, i zanim on ogarnie, że w ogóle tutaj jestem, to go dobijemy. I znowu na pierwszym biegu pestunia. Garno, więc dam jedną, ale ja go kończę za to. Mamy to, kolejnego fraga. kolejnego, pierwszego, kolejnego bitwy, chciałem powiedzieć. 2600, ale bardzo, bardzo, bardzo szybkie gry. Jest to o tyle duży plus, że ja nawet lubię te deki, które mają wieże, bo ten znacznie łatwiej gdzieś wychylić. Nie jest to takie młowate. i po prostu można zagrać, właśnie w taki sposób, jak ja gram. Czyli z, me z mega dużym jajcem, nie no, lecz te tubki to daje piękne akurat 3000 DPM -u na ósmej z taką peną, z taką alfą, piękna sprawa. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, bo uważam, że warto było to nagrać, no i by wam pokazać, jaki to jest czołg. Wiele osób nie, nie docenia tej maszyny, właśnie. Yy, I może damy jeszcze sobie jakąś pestynię, co gdzieś tutaj light pewnie ucieka. Gdzieś, gdzieś jeszcze jest arta. Na tego wychylimy. No zapeka. Oj, szkoda, ale 4200. Bardzo fajnie. Fajnie, elegancko. Kapujemy to do kapusi niestety. Zetka z góry wychli, a jednak. Daliśmy mu jeszcze snapa. Fajnego takiego dobry, że na pierwszym biegu właśnie pikowałem. Sądziłem, że on z dołu wychyli, on tak z góry zagrał. Ale mimo tego 4 minutów KM4700 m, czyli jak da się wykorzystać ten show, to naprawdę fajnie muci. 5000 na dziewiątki. Bardzo fajna bitwa. Ciekawe ile z tego będziemy w stanie zrobić, ponieważ jeszcze miałem bonus, tak, na 23 minuty, jeszcze miałem zapasu. Bardzo fajnie wyszło. Zginęliśmy. Musicie wziąć to tylko pod uwagę, że moglibyście grać na małych zestawach, na przykład z apteczką i wtedy macie dodatkowe właśnie jeszcze kr kredyty. 180 tysięcy za takie coś plus MK duży kaliber 126 tysięcy zarobione Nie, nie wyszli znowu ani jednego goldowego pocisku także ba bardzo fajnie wyszło Mam nadzieję że odcinek wam się podobał ja wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych także siemano trzymajcie się